Mamy niewątpliwy zaszczyt poprowadzić galę jubileuszu 60-lecia Olsztyńskiego Teatru Lalek. Nie ukrywamy, że staraliśmy się o to od ponad roku. Dyrektor początkowo się wzdragał, potem powiedział okej, panowie, tak, z tym, że nie konferansjerzy, wystąpicie jako kamerdynerzy. W takiej roli pojawiamy się przed państwem. Kamerdynerzy jubileuszu Jaromir Broniszewski. Marek Maciewicz. Jako kamerdynerzy będziemy anonsowali jaśnie państwu wydarzenia, które będą miały miejsce na tej oto scenie, a pierwszym z nich będzie wystąpienie prezydenta Olsztyna, pana Piotra Grzymowicza. Serdecznie prosimy o zabranie głosu. Szanowny panie dyrektorze, panie wojewodo, szanowni zebrani, wspaniali olsztynianie, goście, których dzisiaj tutaj gościmy w Teatrze Lalek. Ostatnio obchodziliśmy kilka bardzo znaczących jubileuszy 660-lecie naszego miasta, związanego z Mikołajem Kopernikiem, również okrągła rocznica jego urodzin, 540-lecia, a dzisiaj, jak już zostało powiedziane, świętujemy 60-lecie naszego wspaniałego Teatru Lalek. Szanowni państwo, 60 lat, pan dyrektor o tym mówił, to rok 54, to pierwszy występ. Wspomnę, że z historii wtedy praktycznie dopiero niektórzy z nas przychodzili na świat, ale teatr był, teatr grał, a zagrał tą pierwszą sztukę w naszym olsztyńskim ratuszu, w sali, która jeszcze do niedawna była salą sesyjną, który wtedy obchodził 40 lat. A wobec tego wspaniały jubileusz. Pozwólcie, że pogratuluję przede wszystkim nam wszystkim i aktorom i tym, którzy przyczynili się, że możemy uczestniczyć w tak wspaniałym święcie, bo przecież przed chwilą pokazaliście prawdziwą wirtuezerię, jeśli chodzi o kunszt teatralny, lalkarski, jeśli chodzi o wasze umiejętności. Jesteśmy dumni z was. Serdecznie gratuluję wam wszystkim, bo miasto Olsztyn może się szczycić i szczyci wspaniałymi aktorami, wspaniałymi reżyserami, dyrektorem, który tak pięknie prowadzi ten teatr, dyrektorami, którzy są z nami, którzy od 60 lat pracowali razem z wami. Ktoś mógłby powiedzieć, mały teatr, a jakże wielka misja, jakże wspaniałe spektakle, przekazy od serca do tych najmłodszych, płynące, bo przecież to tutaj przychodzą dzieci, przychodzą rodzice, to tutaj mają możliwość wspaniałej edukacji, mają możliwość uczestniczenia w spektaklach, które zapamiętują na całe życie, a przede wszystkim korzystają z tego, co jest najpiękniejsze, co jest przekazywane przez was, żywych ludzi, w bajkach, baśniach,
przesłaniach, które do nich docierają, gdzie zawsze dobro zwycięża nad złem. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w tym pięknym dla nas wszystkich, dla miasta Olsztyna, dla artystów, aktorów, złożę Wam jak najserdeczniejsze gratulacje za to, co robicie codziennie, za ten wspaniały kunszt, który prezentujecie, za tą wiedzę, doświadczenie, umiejętności, bo bez Was na pewno te wiele pokoleń, które uczestniczyło i uczestniczy w wydarzeniach teatralnych, nie mogło przeżywać tego piękna. Jeśli mógłbym prosić Pana Dyrektora, to chciałbym powiedzieć, Panie Dyrektorze, to wielka sprawa, to naprawdę wielki wyczyn, co Państwo na co dzień prezentujecie. Ja miałem ostatnio przyjemność, to było w miesiącu grudniu, Panie Dyrektorze, uczestniczyć, zobaczyć od kulis, jak wygląda przygotowanie sztuki teatralnej, wygląda przygotowanie lalek, różnego rodzaju ekspozycji, jak ciężką pracę musicie wykonywać. I naprawdę byłem i jestem pod wrażeniem tego, co robicie. Jeszcze raz Wam serdecznie gratuluję, dziękuję. A przypomnę, że tydzień temu kapituła Świętego Jakuba, Nagrody Świętego Jakuba w dziedzinie kultury za rok 2013 została przyznana, no właśnie, Teatrowi Lalek. Jeszcze raz serdecznie gratuluję, bo kapituła była jednogłośna, że tym największym wydarzeniem w roku 2013, ale honorującym oczywiście również ten Wasz dotychczasowy dorobek wszystkich pracowników, bo dzisiaj tutaj jesteście i ci, którzy pracują, i ci, którzy pracowali. I jestem przekonany, że serce rośnie, że jesteście dumni, że to Wy stworzyliście tak wspaniałą placówkę kulturalną. A pozwolę sobie wręczyć, tydzień temu miałem przyjemność, jak powiedziałem, statuetkę Świętego Jakuba. Dzisiaj chciałbym wręczyć Panu Dyrektorowi, oczywiście dla Was, dla Teatru Lalek, witraż Świętego Jakuba, patrona miasta Olsztyna. Życzę Wam dalszej wędy twórczej, wspaniałego, dalszego rozwoju, przeżywania wspólnie z najmłodszymi tych pięknych spektakli. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Oczywiście kwiaty dla Państwa, dla aktorów tego wspaniałego spektaklu, w którym przed chwilą mieliśmy my wszyscy przyjemność uczestniczyć. Jeszcze raz Wam serdecznie gratuluję. Dziękuję. A no właśnie, to miał być obraz, a ten obraz tu jest. Co by to dla Was, to dla pracy. Dziękuję. Dziękujemy Panie Prezydencie. Dziękujemy. Mogę dwa słowa. Szczególnie dziękuję Panu Prezydentowi za trzy rzeczy. Za to, że walczył o to, żebyśmy dotacje mieli na poziomie zeszłorocznym, za Świętego Jakubka, którego, przepraszam, za statuetkę Świętego Jakuba, to tak popularnie się nazywał nas Świętym Jakubkiem, za statuetkę Świętego Jakuba. Dziękuję za witraż, dziękuję za obraz. To oczywiście te podziękowania składam w imieniu zespołu Olsztyńskiego Teatru Lalek. Bardzo mi miło, wzruszyłem się i podczas przemówienia Pana Prezydenta poczułem zazdrość. Dlaczego ja nie umiem tak pięknie mówić? Szanowni Państwo, jubileusz to doskonała okazja, aby docenić ludzi,
teatru, ludzi, którzy od dziesięcioleci tworzą legendę Oczyńskiego Teatru Lalek, ludzi, którzy dzisiaj dbają o jego fantastyczną kondycję. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał pracownikom Oczyńskiego Teatru Lalek medal za wieloletnią służbę. O więcej szczegółów poprosimy pana Kamila Sokołowskiego, asystenta wojewody. Bardzo prosimy, panie Kamilu. Szanowni państwo, postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2014 roku o nadaniu odznaczeń na wniosek wojewody warmińsko-mazurskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają medalem złotym za długoletnią służbę pan Hilczuk Jerzy, pani Gałęska Liczyna Iwona, pan Kliszczyński Stanisław, pani Gruchała Alina, pani Iwanowska Leokadia, Kudelska Barbara, pan Lędowski Leonard, i pani Radkę Ewa. Podpisano prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. O wręczenie medali poproszę pana Jana Maszczenicę, wicewojewodę warmińsko-mazurskiego, a wszystkich państwa proszę o powstanie. Szanowni państwo, ja myślę, że dla oznaczonych też będzie przyjemnie, jeżeli będzie asystował mi dyrektor tej wspaniałej placówki. Panie profesorze, bardzo serdecznie proszę o wsparcie mnie tutaj na scenie. Jerzy Hilczuk, kierownik techniczny Olsztyńskiego Teatru Lalek. Teatr jest jego największą pasją. Poświęcił mu 38 lat swojej zawodowej aktywności. Za wzorową pracę został uhonorowany odznaką zasłużonego działacza kultury. Brawo! Katarzyna Gałęska-Wilczyna. Od 35 lat związana z teatrem. Pracowała jako aktorka w Gnieźnie, Grudziądzu, Elblągu i w Olsztynie. Od 18 lat w Olsztyńskim Teatrze Lalek na stanowisku koordynatora pracy artystycznej i organizatora widowni. Brawo! Stanisław Liściński. Olsztyński Teatr Lalek jest jego pierwszym i jedynym dotąd zakładem pracy. Od 40 lat. Alina Gruchała. Mistrzyni teatralnego krawiectwa z 27-letnim stażem pracy. Wykonane przez nią kostiumy same w sobie stanowią wartość artystyczną. Jest współtwórczynią scenicznego kształtu lalkowych spektakli. Brawo!
Nadia Iwanowska, absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki z 37-letnim stażem pracy. W Olsztyńskim Teatrze Lalek od 21 lat na stanowisku głównej księgowej i zastępcy dyrektora. Brawo! Barbara Kuderska, plastyczka teatralna z 35-letnim stażem. Wielokrotnie z powodzeniem podejmowała się samodzielnych projektów scenograficznych. Jej pasja, talent i profesjonalizm zasługują na szacunek i naśladowanie. Od 46 lat elektryk oświetleniowiec, maszynista sceny, świadek historii Olsztyńskiego Teatru Lalek. Od 31 lat współtworzy sukcesy artystyczne Olsztyńskiego Teatru Lalek jako wykonawca kostiumów teatralnych, lalek i dekoracji. Pracownicy Olsztyńskiego Teatru Lalek, panowie prowadzący wspomnieli, że rok czasu biegali się na wystąpienie na tej scenie. Ja chcę powiedzieć, ponieważ skończyłem niedawno na 60 lat, mogę powiedzieć, że całe życie ubiegałem się, żeby tutaj wystąpić. Panie dyrektorze, szczepice, szanowni państwo, aktorzy i pracownicy teatru, mam gdzieś ze sobą tutaj list pana wojewody Mariana Kozłowskiego, ale tak się złożyło, że zapomniałem okularów, więc tutaj nie zaryzykuję, bo ograniczyło mi się to pewnie do pierwszego zdania, szanowny panie dyrektorze. Wielce, szanowni państwo, już teraz na serio. Chcę powiedzieć tak. Wojewodowie od wielu lat nie mają kompetencji wspierania państwa w tej bardzo przebogatej, pięknej dziedzinie, choć dla niektórych wydającej się niepotrzebnym. Ja osobiście żałuję tego, choć być może pod rządami samorządów i mam taką nadzieję, funkcjonuje się państwo daleko lepiej. Ale od tego zacznę. W pierwszej kolejności życzę państwu szczodrości samorządów, którzy dla większości są organami prowadzącymi instytucje kultury, jakim są teatry. Jeśli chodzi o teatr, ten duży, nazwijmy to, przez pana dyrektora Kijowskiego prezentowany, ten samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, ten wspaniały teatr przez miasto Olsz. Ja bardzo gratuluję samorządowi, że w tych nawale różnych zadań, czasem wydających się pilniejszych, też widzi potrzebę funkcjonowania takiej placówki. Mam nadzieję, panie prezydencie, że poza tymi symbolicznymi gestami tutaj wręczeniem kwiatów, obrazu, który też gdzieś mam w daleko skromniejszej formie, bo pan prezydent ma daleko bardziej bogaty budżet administracyjny pewnie, też będzie szła szczodrać i że w ofierze przy oszczędnościach, przy jakichś zawirowaniach, kryzysach tego typu placówki nie będą składane w ofierze, w każdym razie nie będą ograniczane. I z tego, z całego serca państwu i sobie życzę. Chciałem pogratulować. Ja wspomnę to przychodzi, bo wojewoda nie daje pieniędzy. Chciałem też pogratulować państwu dzisiaj na sam. Mam świadomość tego, że na pewno wielu z państwa zasługuje na te odznaczenia. W polskim systemie odznaczeń, państwo wiecie, w ślad za tymi symbolami niewiele idzie. W każdym razie żadne apanaże, gratyfikacje finansowe. Ale zawsze powtarzam przy tej okazji myśl nie moją, ale jakże trafną, że to nie ordery i odznaczenia czynią zaszczyt tym, którzy są oznaczani, ale to odznaczani czynią zaszczyt tym symbolom, które otrzymują. Bardzo serdecznie państwu gratuluję, bo to jest wyraz uznania w tym wypadku rządu prezydenta Rzeczypospolitej, ale wnioskowany przecież przez środowisko, przez dyrektora, przez tych, którzy państwa oceniają. Mam nadzieję, że też państwu to przyniesie satysfakcję. I na koniec chcę powiedzieć tak, też żeby w konwencji, to jest postscriptum, niektórzy mówią, a ja przypomniałem sobie. Też mam tutaj, widziałem bardzo piękne dekoracje wchodząc, rekwizyty, domyślam się, ze spektakli wielu. Sam pamiętam bardzo wcześnie, okres, kiedy przychodziłem tutaj jako dziecko, słyszałem tylko o tych spektaklach dla dorosłych, starałem się nawrócić. Ale też chciałem dołączyć do tych rekwizytów. Mam nadzieję, że pan dyrektor znajdzie miejsce. Skromna grafika, marzeń grafika, przepraszam.
chyba akwarela danej artystki palestyńskiej, pani Elżbiety Gnińskiej-Milowicz, z niepokojem spoglądam na asystenta. I ten bardzo skromny kwiatek. Niestety, jak wspomniałem, budżet reprezentacyjny pana prezydenta jest daleko bogatszy niż wojewódzki. Mam nadzieję, że pan dyrektor daleko więcej odczyta, niż mi się udało bez okularów. Wszystkiego najlepszego dla państwa i dzisiaj, i na wiele jeszcze lat funkcjonowania tutaj w Olsztynie, dla nas wszystkich, jako publiczności, tych szczególnie, którzy jeżeli są rodzicami. Dziękuję bardzo. Ale to jest ten koniec. Dziękuję serdecznie panu wicewojewodzie. Padło z pana ust dużo dobrych słów. Mam nadzieję, że te dobre słowa zamienią się w dobrą rzeczywistość dla nas. Dziękuję bardzo. Państwo, aktorzy naszego teatru zdobywali nagrody na festiwalach ogólnopolskich, festiwalach międzynarodowych, indywidualne, zespołowe. To dzięki ich talentowi, ich twórczej pracy przedstawienia olsztyńskiego Teatru Lalek od lat cieszą się niesłabnącym powodzeniem wśród najmłodszych widzów i nie tylko. Widzów najmłodszych. Miło mi jest poinformować państwa, że na wniosek marszałka województwa warmińsko-mazurskiego minister kultury i dziedzictwa narodowego przyznał medale Gloria Artis i odznaczenia zasłużone dla kultury polskiej pracownikom olsztyńskiego Teatru Lalek. A jakże! A utrzymują je i prosimy na scenę pani Elżbieta Grad-Cupriak. Adam Hajdusenia. Alicja Broniszewska. Zapraszamy na scenę przedstawicielkę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, panią Bożenę Sawicką. Bardzo prosimy. Dobry wieczór, szanowny panie prezydencie, szanowny panie wojewodo, szanowni państwo. Jeśli pozwolicie, mam życzenia od ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana Bogdana Zdrojewskiego, jeśli wolno, poza odznaczeniami, przeczytam, mam okulary. Pan Zbigniew Głowacki, dyrektor oraz zespół Olsztyńskiego Teatru Lalek. Szanowni państwo, 60 lat temu odbyła się pierwsza premiera Olsztyńskiego Teatru Lalek, noszącego wówczas nazwę Czerwony Kapturek. Od tego czasu teatr zapisał się znakomitymi premierami, zgromadził grono wiernej publiczności, a także rozwinął działalność wyjazdową. Niezwykle ważnym obszarem jego aktywności jest edukacja młodego widza. Lekcje teatralne, spotkania z twórcami, działalność Szkolnej Rady Teatralnej oraz Międzyszkolnej Redakcji Gazety Teatralnej to tylko niektóre przykłady inicjatyw zachęcających odbiorców do aktywnego uczestniczenia w kulturze. Z okazji jubileuszu 60-lecia działalności pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia całemu zespołowi Olsztyńskiego Teatru Lalek. Mam nadzieję, że praca, którą państwo wykonują, będzie przynosiła trwałe efekty w postaci uwrażliwienia na sztukę kolejnych pokoleń widzów. Z wyrazami szacunku, Bogdan Zdrojewski. Panie dyrektorze,
czy ja bym mogła poprosić pana prezydenta? O pomoc? Nie, nie o pomoc, nie. O zaszczyt. Elżbieta Grad-Cupiak, wybitna animatorka lalek i utalentowana aktorka, traktująca swój zawód jako powołanie. Zajmuje się również reżyserią i działalnością pedagogiczną, uhonorowana odznaką zasłużony działacz kultury. Jarosław Cupiak, znany z wielu wiodących ról w kilkudziesięciu spektaklach dla dzieci i dorosłych. W trakcie swojej zawodowej kariery wyreżyserował i współreżyserował wiele spektakli teatralnych, również radiowych, wyróżniony odznaką zasłużony działacz kultury. Adam Hajduczenia, związany z Olsztyńskim Teatrem Lalek od 24 lat. Twórca wyrazistych postaci scenicznych, ceniony przez reżyserów za warsztat aktorski. Doświadczony lektor, współpracownik wielu rozgłośni radiowych. Nagrodzony na 23. Festiwalu Teatrów Lalkowych w Opolu za rolę pustelnika w Igraszkach z Diabłem. Aniska Janiszewska od 40 lat na scenie Olsztyńskiego Teatru Lalek. Ponad 80 spektaklach, tworząc interesujące, wyraziste role, docenione przez krytykę i publiczność. Dziękuję pięknie. Znaki. Teraz poprosimy Hannę Banasiak, Barbara Kinsko, Monikę Gryf, Agnieszkę Karasimowicz, Annę Kukułowicz, Agnieszkę Roszko i Romana Wołosika. W imieniu Anku Ułowicz odbierze mąż odznakę. Anna Barasia, wspaniała odbórczyni misia Tymoteusza ze Słupiana Wilkowskiego. Angażuje się w różnorodne akcje społeczne, grając spektakle dla dzieci w szpitalach i uczestnicząc w działaniach związanych z edukacją teatralną. Barbara Kimczuk kieruje pracownią plastyczną teatru. W ciągu 35 lat była realizatorką ponad 100 projektów scenograficznych. Jest autorką scenografii do nowych spektakli. Związana z Olsztyńskim Teatrem Lalek od 1995 roku. Na scenie tworzy dynamiczne, pełne życia postacie, szczególnie wyróżniając się w rolach lalkowych. Agnieszka Karasimowicz, jej talent aktorski i doskonały warsztat widoczne są szczególnie w rolach żywoplanowych i charakterystycznych. Laureatka Nagrody Rady Nauczycieli dla najlepszej aktorki sezonu 2007-2008. Agnieszka Rożko. W zespole aktorskim Olsztyńskiego Teatru Lalek już od 21 lat. Jej dorobek artystyczny obejmuje kilkadziesiąt żywych i oryginalnych kreacji.
szczególnie ceniona za role charakterystyczne i talent wokalny. Roman Wołosik, autor o wyrazistej osobowości scenicznej, lubiany przez olsztyńską publiczność. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt znaczących ról. W 2003 roku otrzymał Nagrodę Olsztyńskich Dziennikarzy za rolę emigranta Sławomira Mrożka. Niezwykle zdolna, sprawca warsztatowa, piotka, często pokazana w głównych rolach, niestety cierpiąca obecnie zdrowotnie. Zawsze perfekcyjna w pracy i pełna zaangażowania. Dziękujemy bardzo, prosimy o głos w ramach. Panie Prezydencie, Panie Wodo, Panie Wojewodo, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo. Chciałbym w imieniu Rady Miasta, a szczególnie w imieniu Komisji Kultury, Turystyki i Promocji złożyć Panu, na ręce Pana Dyrektora, serdeczne gratulacje i serdeczne podziękowania za 60 lat obecności w Olsztynie. Chciałbym zauważyć, że Komisja Kultury zawsze pamięta o Teatrze Lalek i jest to, tak powiem, nasze oczko w głowie. Jak 7 lat mam przyjemność być przewodniczącym Komisji Kultury, zawsze staramy się, ażeby teatr w budżecie miasta zajął właściwą pozycję i staramy się zawsze Panu Prezydentowi sygnalizować potrzeby Teatru Lalek. Proszę Państwa, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom teatru, zarówno zespołowi artystycznemu, zespołowi administracyjnemu. Chciałbym podziękować również wszystkim technikom. No i bardzo się cieszę, że widzę na sali tyle osób związanych z teatrem od samego jego początku. Proszę Państwa, pozwolę sobie na taką moją drobną, prywatną refleksję. 60 lat teatru Jaracza to tyle mniej więcej, ile ja sobie liczę. I muszę Państwu powiedzieć, że Teatr Lalek... Co? Nie ma znaczenia, wiemy, o kim Pan mówi. Teatr Lalek był mi zawsze bardzo bliski. Jako dziecko chodziłem do Belwederka. Tam zdobywałem pierwsze swoje teatralne doświadczenia, swój pierwszy kontakt z małym, wielkim teatrem. Tutaj rodziła się nie tylko moja, ale cała dziecięca wrażliwość, wyobraźnia. No to, co później kształtowało nie tylko mnie, ale myślę, że wielu, wielu z nas, odbiorców w przyszłości tej wyższej kultury. Ja myślę, że to właśnie uczestnicy Teatru Lalek to są w przyszłości ludzie, którzy będą od kultury oczekiwali czegoś więcej. To będą przyszli widzowie Teatru Jaracza, Filharmonii, wystaw w biurze, wystaw artystycznych czy kin studyjnych. Bardzo się cieszę, że taki teatr w Olsztynie jest i że taki teatr w Olsztynie mamy. I proszę Państwa, być może kiedyś w przyszłości obok wspaniałej Filharmonii, wspaniałego, odświeżo odremontowanego teatru, pięknej biblioteki, planetarium, będziemy również mieli piękny gmach teatru dla najmłodszych widzów. Myślę, że nie jest to tylko moje marzenie, ale to jest też i marzenie wielu, wielu widzów. Chodzę do teatru, chodziłem z moim synem, chodzę teraz z moją 9-letnią córką i widzę, jak wspaniała jest reakcja, jak wspaniały odbiór przez dzieci spektakli. Myślę, że Olsztynowi należy się wspaniały, nowy budynek Teatru Małego dla Dzieci. Panie Dyrektorze, pozwolę Panu.
dziękuję panu, serdecznie dziękuję panu przewodniczącemu. Pierwsze słowa o tej życzliwości potwierdzam w całej rozciągłości. Rzeczywiście tak jest, Komisja Kultury zawsze nam sprzyjała i myślę, że tak będzie. A co do tego nowego teatru wielkiego, małego wielkiego teatru, to czuję, że to są prorocze słowa. Dziękuję panu bardzo. Proszę Państwa, wiemy także, że pan marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas wystosował okolicznościowy list, o którego odczytanie chciałbym poprosić przedstawicielkę pana marszałka, panią Berenikę Ognińską. Tak od razu staramy się. Dobry wieczór. Panie Prezydencie, Panie Wojewodo, Szanowni Państwo. Pan marszałek dzisiejszego wieczoru niestety nie mógł spędzić z Państwem. Natomiast wystosował list na ręce Pana Dyrektora, który pozwolę sobie przeczytać. Szanowny Panie Dyrektorze, w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i własnym składam Panu, wszystkim pracownikom oraz całemu zespołowi artystycznemu Olsztyńskiego Teatru Lalek serdeczne gratulacje wraz z najlepszymi życzeniami z okazji 60-lecia działalności. Tak zacny jubileusz jest okazją do wyrażenia wielkiego szacunku dla osób współtworzących tę placówkę, bowiem Olsztyński Teatr Lalek to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą i którzy przez te wszystkie lata swoim talentem, poświęceniem oraz twórczą pracą budowali prestiż tego miejsca. Dzięki pasji i niezmiernemu zaangażowaniu kilku pokoleń artystów Olsztyński Teatr Lalek jest miejscem wyjątkowym, które nie tylko edukuje, inspiruje, ale także pozwala zaznajomić się z magicznym językiem teatru. Dziękuję za wszelkie chwile radości, wzruszeń, które mogliśmy i możemy przeżywać dzięki Państwu i inscenizacjom. Wasza twórczość jest wspaniałą wizytówką naszego regionu. Autentyczna miłość do teatru połączona z talentem, konsekwencją i wytrwałością to mieszanka, która musiała zapewnić Państwu sukces. Życzę kolejnych równie pięknych jubileuszy, wspaniałych osiągnięć zawodowych oraz nieustającej pasji. Łączą wyrażę z szacunku serdeczne pozdrowienia. Z uważaniem, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Piękne kwiaty. Wszystkie władze nam sprzyjają. Jak tu nie patrzeć optymistycznie w przyszłość? Dziękuję bardzo, panie marszałku. Przyszłość rysuje się więc optymistycznie, proszę państwa, a my spojrzymy w przeszłość. Dzięki prezentacji multimedialnej. 60 lat. 17 minut, proszę Państwa. A więc spotykamy się za 20 minut. Szanowni Państwo, paręnaście dni temu minęła 10. rocznica śmierci Czesława Jelena. Jest to artysta, z którym nasz zespół jest dosyć specjalnie związany, między innymi dlatego, że nasza pierwsza i ostatnia, mam nadzieję, płyta została oparta na jego twórczości, na pieśniach zaczerpniętych z jego repertuaru. Chcielibyśmy w jego pamięci zadedykować utwór jego autorstwa. Wprawdzie odwołuje się do innego bohatera naszej kultury, do generała Bema, ale myślę, że jemu też się należy. Bema pamięci rapsod żałobnej.